Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, goście biorący udział w sesji. Korzystam z urlopu wypoczynkowego i rzadko tu przychodzę. I na początku najmocniej przepraszam, że podniosłem rękę w punkcie interpelacja i zapytania. Będę wiedział już, że w wolnych wnioskach mogę się odzywać. Przyszedłem na tę sesję z racji sytuacji, jaka ma miejsce w szkole ponadgimnazjalnej, która mieści się w Stoczku Łukowskim. Szanowni Państwo, ktoś kiedyś powiedział, tyle jest miejskości, tyle jest miasta, ile jest w nim miejskości. Na miejskość między innymi składają się następujące elementy, przynajmniej jeden. Placówki ponadlokalne. I do tej placówki zaliczam szkołę ponadgimnazjalną, liceum, technika, tam inne rzeczy. Żeby nie było plotek na terenie miasta, to powiem Państwu rzecz następującą. Kiedy zarząd powiatu miał podjąć decyzję co do funkcjonowania tejże szkoły, było 6 kandydatów do liceum, 13 do technikum. I zachodziła potrzeba zdecydowania się na jedno coś. Albo technikum, albo liceum. Ale po prostu zarząd, widząc potrzebę, między innymi zgłaszano przeze mnie, żeby utrzymać jeszcze tę szkołę, dać jej szansę, zobligował kierownictwo, dyrekcję szkoły do dwucyfrowej liczby, zarówno w liceum, jak i w technikum. I szanowni Państwo radni, szczególnie do Was się zwracam. Kiedyś indywidualnie starałem się pomagać tej szkole, ale źle na tym wyszedłem. W związku z tym dzisiaj zwracam się do Was. Wiem, że to jest placówka powiatowa, nie miejska, ale twierdzę i jestem o tym przekonany, że bez Waszej jakiejś pomocy ciężko będzie utrzymać na rok przyszły w tym wymiarze, w jakim jest obecny. Bo na moją prośbę dyrekcja szkoły uzyskała informację o tak zwanych warunkach progowych. Czyli w przyszłym roku, jeżeli nie będzie 36 kandydatów do tych dwóch szkół równym dwóm oddziałom, trzeba się zdecydować na coś jednego. A za tym wiąże się coś, że coś upadnie. A tu na tej sali, jak patrzę, większość z Państwa z tymi szkołami miała coś wspólnego. I spotykam się z takim określeniem. On chce ratować to i tam pada brzydkie słowo. Andrzej, chcesz ratować to i znowu pada brzydkie słowo. Zwracam się do Państwa z apelem. Jest rok czasu, a nie cały rok już. Jeżeli ktoś jakieś pomysły będzie miał albo widzi potrzebę zorganizowania sesji Rady Miasta i jeden z punktów by dotyczył tejże szkoły, to byśmy załatwiali niektóre rzeczy publicznie. Ale twierdzę, że jeżeli młodzieży nie będzie w tygodniu na ulicach Stoczka, to z tego miasta niewiele zostanie. W związku z tym proszę i daję pod rozwagę, jeżeli Państwo podejmiecie taką, przyjmiecie moją propozycję, że nad tym tematem warto się pochylić, a decyzja należy do Was. Jeszcze raz przepraszam, że za wcześnie tam się włączyłem. Dużo zdrowia wszystkim życzę. Dziękuję. Dziękuję.